Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do was z kolejnym filmem i dziś mam dla was projekt Denko. Całkiem sporo jak zwykle pustaków się zebrało i to są pustaki, kochani, jeszcze z sierpnia. Coś ostatnio nie mam czasu, ale siadam, nagrywam. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych produktach i zacznijmy może od mojego świętego grala na tym kanale. Jest to oczywiście dezodorant z Nivea, ta wersja granatowa, podstawowa. Przepięknie pachnie, odświeża, długo trzyma świeżość, robi to, co ma robić. Oczywiście kolejne opakowania już mam i używam. Następna rzecz to niestety będzie produkt, który nie przypadł mi do gustu, a jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja lubię wszelkiego rodzaju produkty do kąpieli. Mam tu ogromne opakowanie produktu z Luxii, który zużyłam po długim czasie męczenia się z nim. Niestety nie był to produkt, który przypadł mi do gustu, praktycznie piana była znikoma, zapach żaden. Tu jest niby prowitamina B5 i mleko bawełniane, niestety nie robiło to nic dobrego, długo zużywałam, nie podobał mi się ten produkt i więcej go nie kupię i wam też nie polecam. Kolejna rzecz, Procudent, płukanka do jamy ustnej, którą znajdziecie w Rossmanie. 500 ml, dobrze odświeża jamę ustną, nie jest to hardkorowa takie, wiecie, odświeżanie jak Listerine. Produkt bez alkoholu, tam są dostępne 3 warianty zapachowo-smakowe, także polecam. Ja najbardziej chyba lubię zieloną i niebieską wersję. Natomiast tutaj mam szampon do włosów Organic Shop, awokado i miód, 280 ml. Jak widzicie, produkt jest z pompką, bardzo wydajny produkt, dobrze oczyszczający skórę głowy, oczyszczający fajnie włosy. Nie przytłuszczały mi się tak szybko włosy po tym szamponie. Tu była wersja taka przezroczysta, gęsta, wydajna. Oczywiście kolejne opakowania szamponów z Organic Shop już mam zakupione i czekają na swoją kolej. Chusteczki z Tami, jak wiecie, to dla mnie chusteczki najlepsze, jeśli chodzi o wycieranie właśnie słoczy z dłoni, czy doraźnie pędzelka, umywalki. Grube, dobrze nasączone, świetne chusteczki. Muszę się wybrać do Rossmana po kolejne opakowania. Płatki kosmetyczne z Hebe, tu mam to małe opakowanie, 100% bawełna, polecam. Naprawdę bardzo dobrze się zachowują przy makijażu. No i moje ulubione płatki z Cien. Bardzo fajne, też je lubię, nie wiem, czy tu jest 100% bawełny, czy już zmienili. Nie, jest dalej 100% bawełny i te płatki też bardzo dobrze zachowują się właśnie przy demakijażu. Kolejna świetna rzecz do włosów, Pantene Provi odżywka 3-minutowa. Ja miałam tu wersję siła i objętość, 200 ml. Bardzo przyjemna konsystencja, dość gęsta, nie spływająca z włosów. Ja osobiście nigdy nie mam czasu, żeby 3 minuty trzymać odżywkę na włosach i powiem wam, że tylko takie nałożenie odżywki na włosy na chwilę, spłukanie dawało też świetne rezultaty. To jest moje drugie opakowanie, muszę sobie kupić kolejne, świetnie pachnie, bardzo ładnie włosy się później rozczesują po tej odżywce, także polecam. Następna fajna rzecz, płyn micelarny i to jest wersja z Douglasa, 400 ml. Ja sobie to kupiłam w jakiejś lepszej cenie, chyba było minus 20% właśnie na ich tą markę wewnętrzną. Dla mnie produkt świetny, bardzo dobrze zmywający wszystko z twarzy, nie podrażniający moich oczu. Oczy nie są czerwone, nie są piekące, skóra też nie jest zaczerwieniona, natomiast wszystko ładnie jest oczyszczone ze skóry. No i muszę sobie kupić kolejne opakowanie, ale dobrze by było złapać jakąś promocję. Następna rzecz, niech będzie też płyn micelarny. I to było takie maleństwo, które zabrałam ze sobą na wyjazd. Jak widzicie, to jest Nivea, tu jest 100 ml. Bardzo dobrze produkt się u mnie właśnie sprawdził na wyjeździe. Bardzo lubię i to jest też produkt, który nie robi krzywdy moim oczom. No bo niestety wiele produktów do demakijażu podrażnia moje oczy i nie mogę ich używać, a ten się sprawdza, więc na wyjazd jak najbardziej taka buteleczka jest ok. Tu mam też świetną rzecz, to jest produkt z kalendarza Yves Rocher. Peeling gomasz, to był niby peeling do ciała i on był z zawartością pestek z moreli. W każdym razie ja używałam do tego do twarzy i to było kapitalne. Nie były te drobiny takie, wiecie, bardzo mocne, ale też nie były takie delikatne. Świetnie mi się peelingowało tę skórę twarzy, oczywiście na jakiś czas mi to starczyło, bo tu jest 30 ml i muszę zobaczyć, czy on jest w pełnej wersji, bo z przyjemnością kupiłabym ten produkt. Jeszcze mam tu coś z Yves Rocher i to miałam na wyjeździe, szampon do włosów farbowanych. Jak wiecie, ostatnio pokazywałam wam filmiku zakupy z Yves Rocher, produkty się zmieniły, opakowania się zmieniły i myślę, że zawartość i formuła
opakowań też się zmieniła. Te były świetne, ale czy te nowe wersje się sprawdzą, to się okaże. No i mam jeszcze jedną rzecz też z kalendarza właśnie. I proszę, jak widzicie, pomalutku zużywam wszystko, bo za chwilę będą następne. W każdym razie to było takie mleczko balsam do ciała, 30 ml. Ja miałam kiedyś ten produkt w pełnej wersji, świetnie nawilżający, otulający ciało. Bardzo ładnie później skóra była nawilżona. No wiadomo, ta 30 na dużo mi nie wystarczyła, ale bardzo fajny produkt i polecam. Coś do stóp niech będzie. Produkt znakomi, peeling cukrowy, o dużej zawartości olejków, bardzo przyjemnie pachniał, natomiast dość mocno były natłuszczone później stopy po tym produkcie. No i wiecie, podczas peelingowania stóp trzeba było uważać, żeby się nie poślizgnąć w wannie. Natomiast jak lubicie taką, wiecie, warstwę otulającą, tłustą na stopach, to polecam. Natomiast ja zawsze po tym peelingu i tak myłam stopy, bo ja osobiście nie lubię takiej tłustości na skórze, ale sam produkt był bardzo, bardzo wydajny, na długo nam wystarczył. Ale myślę, że kolejnego opakowania już nie zakupię. No i mam jeszcze jedną rzecz znakomi. To było takie mleko do kąpieli o zapachu mango. Rzeczywiście to miało kolor mleka i zawierało olejki w swoim składzie. Dość tłusta konsystencja. Ja nie lubię oczywiście olejków, bo ja mam później wrażenie, że jak wychodzę z wanny, to jestem dalej brudna, nieumyta, więc użyłam, ale to też nie jest produkt, do którego powrócę. Mam tu coś jeszcze do twarzy, hydrola, do ciała i do twarzy róża. To jest produkt, który kupiłam w naturze, arganowe, tak mi się wydaje, tu jest 100 ml tylko. Bardzo przyjemny produkt, ja używałam oczywiście tego rano i wieczorem zamiast toniku. Ja bardzo lubię wody różane właśnie w ten sposób stosować. Nie stosuję też atomizerów, dlatego że moje oczy są zbyt wrażliwe. Jak się gdzieś dostanie produkt właśnie, no to już mam cały Boży dzień oczy podrażnione i czerwone, więc wylewam zawsze produkty takie na płatek i przecieram po prostu buzię. Bardzo przyjemnie pachniał, skóra była delikatnie nawilżona, także polecam. Jeśli lubicie wody różane, to jak najbardziej była na plus. Mamy coś jeszcze do włosów. Marion, termoochrona i zwiększający produkt objętość. Bardzo lubię, jak wiecie, on się u mnie bardzo często pojawia. Myślę, że ta termoochrona jest zachowana, dlatego że ja włosy myję co dzień i co dzień suszę je ciepłym powietrzem z suszarki, a nie mam też, wiecie, jakichś tych włosów mocno przesuszonych. No i objętość też jest nadana, te moje włosy nie są takie, wiecie, oklapnięte przy skórze, więc kolejne oczywiście opakowanie mam i używam. Coś z kolorówki. Krem BB ze Skin 79, ta wersja, jak widzicie, pomarańczowa, to był produkt, który ja sobie kupiłam specjalnie na wyjazd do Włoch. I powiem Wam tak, we Włoszech nie użyłam tego ani razu, w ogóle nie miałam ani razu żadnego podkładu na twarzy, bo stwierdziłam, że to jest po prostu bez sensu, że wszystko w ciągu dnia mi będzie spływać. Więc wróciłam do domu i chodząc po prostu do pracy, zużyłam ten produkt. Ja go bardzo lubię, on się świetnie sprawdza na mojej mieszanej skórze, bardzo ładnie się trzyma, nie wybłyszcza się tak szybko i ma też bardzo przyzwoite krycie jak na krem BB. I to jest mój ulubiony krem BB i ja od czasu do czasu do niego powracam, ale właśnie w takiej wersji mini. Pasta do zębów Aquafresh, to jest ta wybielająca, bardzo przyzwoita pasta, chociaż ostatnio podbiła moje serce Himalaja i tej się trzymam. Mój ulubiony krem do twarzy, stołpy, korygujący, matujący, czyli redukujący wydzielanie sebum w strefie T. Bardzo przyjemny produkt, 40 ml. Jedyne, co mnie denerwuje, to jest ta tubka metalowa, ale wiem, że ona jest dużo lepsza niż te plastikowe. Natomiast ja już się nauczyłam dozować krem z tej tubki, żeby, wiecie, po naciśnięciu nie wydobywało się nie wiadomo jak ile produktu. Kolejne oczywiście opakowanie mam zakupione i czeka w kolejce. Mam też trzy maski w płacie. Pierwsza maseczka to jest BB Beauty nawilżenie, to jest ta czarna owca. Powiem Wam, że bardzo przyjemna maseczka, dobrze nawilżająca skórę i ona jest oczywiście do kupienia w Biedronce. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne, ale przynajmniej tam były. Kolejna maseczka, którą również kupiłam sobie w Biedronce i to jest Litchi rozświetlenie, nawilżenie. Bardzo fajna maseczka, dobrze nawilżyła skórę. Także jak macie gdzieś okazję je złapać, to polecam. No i moje ulubione maski z Merihill. Nic dodać, nic ująć. One robią po prostu świetną robotę na mojej twarzy. Bardzo dobrze nawilżają, odżywiają skórę. I ja je uwielbiam. Także te maseczki jak najbardziej Wam polecam. Mam tu coś jeszcze z kalendarza z Douglasa. Perfumki, woda toaletowa. 15 ml Ariana Grande. Opakowanie jest przesłodkie. Zapach był taki
dość fajny, dość słodki, natomiast powiem Wam, że on się zupełnie u mnie na skórze nie utrzymywał. Zużyłam, bo to wiecie, takie maleństwo, ale no w pełnym opakowaniu to na pewno nie zakupię. Z Lidla mam tu krem do rąk, ciętą wersję, 50 ml, czyli taka fajna pojemność do torebki, 95% tak, składników pochodzenia naturalnego. Ten był z różą dziką, odmłodzenie, bardzo przyjemna konsystencja, dobrze się wchłaniająca, nawilżająca dłonie i zostawiające takie, wiecie, aksamitne wykończenie, ale nie tłuste. Bo ja w pracy potrzebuję krem, który się mi szybko wchłonie, ale dłonie nawilży. I ten się sprawdzał świetnie. Teraz mam kolejne opakowanie już na wykończeniu, ale o innym zapachu. Coś do włosów. To jest produkt, który kupiłam jakiś czas temu w Hebe. Olejek makadamia, 15 ml. Produkt, wiecie, stosowany na końcówki włosów, natomiast opakowanie jest tragiczne. Tu nie ma żadnej dziurki, żadnego koreczka. Trzeba było się nauczyć dozować ten produkt, żeby, wiecie, nie walowało się nie wiadomo jak dużo na dłonie. No bo szkoda, robił to co miał robić, zabezpieczał końce włosów, ale jednak wolę te swoje olejki z Marion. I mamy tu jeszcze, no niech będzie, szampon do włosów. Szampon do włosów farbowanych z Douglasa, 75 ml. Ja to sobie kupiłam kiedyś takim... 3 sztuki były chyba, 2 plus 1, coś na tej zasadzie, bo ten produkt kosztuje około 17 zł w cenie regularnej za 75 ml. Za szampon do włosów to trochę dużo, tym bardziej, że nie robi nic. Ja nie widziałam żadnej poprawy kondycji, koloru, włosy były szybciej przetłuszczone, mało się pienił, więc nie, tego produktu ja Wam nie polecę. No i mam dwie rzeczy z kolorówki. Pierwszą tutaj to jest baza pod cienie, którą mam wrażenie, że używałam wieki. 8 w jednym, oczywiście ja nie patrzę na to, czy 8 w jednym, czy coś. 12 ml, tu jest niby 6 miesięcy na zużycie. Nie jesteście w stanie zużyć, jeśli codziennie się malujecie same, takiej pojemności. Powiem Wam, że używałam prawie rok tego produktu. Ona jest takim dzióbkiem, jest dość lejąca. No i powiem Wam, że jedyny mankament tej bazy, że... Baza nie mogła stać w ten sposób, bo wszystko się po prostu wylewało po odkręcaniu, trzeba było ją trzymać do góry nogami i wtedy delikatnie tylko wyciskać sobie tą ilość produktu, która jest potrzebna do nałożenia na powieki, ale sama baza jest świetna, bardzo ładnie wyrównywała kolory skóry i cienie utrzymywały się na niej dużo, dużo dłużej. Także baza świetna, natomiast opakowanie coś musieliby zmienić w tym kierunku, żeby zrobić trochę inne. I został mi jeszcze podkład do twarzy Rimmel Match Perfection. Kolor, ja miałam tu 10 Light Porcelain i tu jest właśnie odcień taki różowy, który nie do końca pasował mojej skórze. Jednak wolę setkę, ale setka jest trochę ciemniejsza, ale bardziej neutralne ma tony. 30 ml, produkt jest oczywiście z pompką. Świetny podkład, bardzo lubię. Długo się trzyma na mojej mieszanej skórze, nawet w klimatyzowanych pomieszczeniach. Po 8 godzinach dopiero zaczyna się wybłyszczać, to jest i tak bardzo, bardzo długo. Ładnie kryje, dobrze się trzyma, ja go bardzo lubię i nie przesusza tak też mocno mojej skóry. Także oczywiście kolejne opakowania będą się pojawiały u mnie na kanale. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko. Jak zwykle czekam na komentarze od Was pod filmikiem. Dajcie znać, co mieliście, co u Was się sprawdziło, a co niekoniecznie Wam przypadło do gustu. Czekam jak zwykle na Wasze opinie. Dzisiaj Was pozdrawiam, kochani, cieplutko. Przesyłam moc buziaków i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa.